2003 roku norweski statek badawczy szukał wraków. Ponad 3 km od wyspy Feje znajduje coś zaskakującego 150 metrów pod wodą. Załoga bada stanowisko za pomocą robota. 30 metrów od dna. Po chwili pojazd odkrywa coś nieoczekiwanego. Nie można się pomylić. To okręt podwodny. Żeby ustalić, jaki i dlaczego spoczywa na dnie Morza Północnego, użyjemy nowych danych. I osuszymy dno. Duże części wraku wskazują na to, że to niemiecki U-Boot. Jest jednak znacznie większy od U-Bootów wcześniej znajdowanych w tych wodach. Wrak jest w dwóch częściach, jakby rozerwany. Złożenie elementów pozwala ocenić jego długość. To aż 88 metrów. Czym jest ten podmorski potwór? Każdy wielki niemiecki U-Boot to na pewno typ 9. Zaprojektowany specjalnie do operacji dalekiego zasięgu. U-booty typu 9D mogły przewozić 252 tony ładunku. Wielkie zbiorniki pozwalały im opłynąć świat bez uzupełniania paliwa. Niemcy zbudowali tylko 30 tych potworów. Czy to pomoże badaczom zidentyfikować wrak? Wrak ujawnia nową wskazówkę. Obok rufy leży chrapa. Po rozłożeniu chrapy dostarczały powietrze do spalinowych silników okrętu, umożliwiając mu długi pobyt pod wodą. Jan Witt sięga do raportów wojennych i odkrywa, że tylko 5 U-Bootów typu D wyposażono w chrapy. Może poznać los każdego z nich. 2 okręty przetrwały wojnę. 2 kolejne zatonęły w innym miejscu. Zostaje tylko U-864. Bardzo ważny okręt podwodny.